Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy piątek, my się szykujemy, dzisiaj idziemy na nogach tak samo jak i wczoraj odprowadzić Ignaśka, więc jest troszeczkę wcześniejsza godzina. Ignaś ma zaraz sekundę oglądania bajek, bo ja tutaj wszystko wiecie co ogarnę sobie przed wyjściem. No i idziemy, w jedną stronę nam zajmuje to około 10 minutek, zależy jak Ignaś się wlecze, no chodź. Zależy jak Ignaś się wlecza, w drugą stronę my ze Staśkiem już, bo Stasiu jest w wózku, to rak, ciach, ciach. Jesteśmy w domku gdzieś w 8 minutek, co nie? Halo? Tak. Tak, się uśmiecha do tego aparatu, spogląda się. No i tak, zapraszamy was na dzień z nami. Postaram się nagrać vloga jednodniowego. Ojej, teraz ten chce się przywitać. Ale się... Uj, jednodniowego. Dobrze, pomachaj ładnie, gdzie idziesz? Dzieci. Do dzieci. Więc dobra, szykujemy się i ruszamy w drogę. Ta-da. Aha, aparatu nie biorę ze sobą do przedszkola, ponieważ idę go tylko odprowadzić. A wiecie co, z dwójką dzieci, jeden w wózku, drugi za rękę, nie byłoby mi łatwo nagrywać. No jednak dzisiaj jest tutaj lepsze troszeczkę światło niż w tamtej szafce, ale było mi po prostu wygodniej ustawić. Stasiu się tutaj domaga, żebym go jeszcze pokazała, więc Stasiu. No i my już wróciliśmy, wyrobiliśmy się naprawdę bardzo szybko. Czekajcie, włączę mu na bajeczkę. Ojejku. Trochę się zmachałam. Co ja chciałam zrobić? O, co 4 godzina. 8:20. Więc zajęło nam to wszystko 25 minutek. Zaprowadzenie, rozebranie, tam dwa słowa zamienienie z panią. I jesteśmy, a ja robię sobie cieplutką kawusię. Zgrzałam. Niby nie jest tak ciepło, ale wiecie co, jak tak zapierdzielałam z tym wózkiem, ciach, 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 zwłaszcza w drugą stronę, bo pierwszą Ignacie się troszeczkę wleczę, tutaj po krawężniczkach troszeczkę chcę sobie pochodzić, tutaj coś, więc wiecie, drugą jest dużo, dużo szybciej. Woda w czajniku jest, więc wstawiam wodę i zaraz wam pokażę, którą kawkę sobie robię. Okej, kawka, ostrość. Kawka, którą robię, jest to ta z Biedronki orzechowa. Miałam już ją raz, szybko mi się skończyła i po jakimś dłuższym czasie, po 2 miesiącach, 3, nie więcej, po pół roku jakoś mniej więcej do niej wróciłam i później jak już byłam szyka, się przypomniało mi się, że jeszcze podobno są piernikowe, jak się teraz nie mylę, jak coś to mi poprawcie, ale nie widziałam jej po prostu na samym wierzchu, bo same orzechowe i jedna czekoladowa chyba. I szkoda, że mi się nie przypomniało, bo piernikowej bym się z chęcią napiła, ale to nic, taka jest naprawdę tania, ona kosztuje 7 zł, więc kolejnym razem jak będę w Biedrze, poszukam tej piernikowej, dajcie znać, czy wy ją piliście, o koniecznie dajcie znać, bo czy w ogóle warto ją kupić, no, czy piliście i czy warto ją kupić, o to mi chodziło, wyszło mi samo pytanie w tym, co powiedziałam i się znów zamieszałam. Okej, ja odpisywałam właśnie na wasze komentarze, ponieważ... ale bym spadła. Pewnie miałam minę jak... Ponieważ wczoraj... Ponieważ wczoraj już nie odpisywałam, położyłam się spać. No i teraz zebrało się, nie wiem, 20 komentarzy. Nie musiałam na wszystkie... nie musiałam, ale też chciałam na wszystkie odpowiedzieć. I praktycznie już kończę kawusię. Dziękuję za tyle miłych komentarzy, że ładnie wyglądam, że dobrze dobrałam sobie okularki. No dzięki wielkie, podnosicie mnie, miałam się napić, dzisiaj nie napiłam. Podnosicie mnie naprawdę na duchu, bo jeszcze się do nich nie przyzwyczaiłam za bardzo. Jeszcze tak nie do końca mnie one jakoś tak pasują, ale jak dostaję takie komentarze, to bardziej mnie tak podbudowuje i mówię, a jednak może naprawdę są okej, a jestem za bardzo wymagająca i piszecie, że też kwestia czasu, żeby się przyzwyczaić, no pewnie tak, więc mam nadzieję, że u mnie również tak będzie i do nich przywyknę, chociaż na to pół roku, póki nie wymienię je na soczewki. Jeżeli chcecie wiedzieć, jaki to jest model, to napisałam wam pod ostatnim filmem, właśnie pod tym, co odpisywałam na komentarze, ale jeszcze wam tutaj mogę powiedzieć, jest to GES i macie GU2728. Powinno wam wyszukać, a jak nie, to jeszcze zróbcie odstęp 028. Więc tak, to jest model tych okularów. Ja kupowałam u siebie w optyku, już przy okazji jak byłam u lekarza, ale na internecie również te oprawki są. Ale bym się zakrztusiła kawą, no byłoby po mnie. I musiałabym się przyzwyczajać do okularów.
No to oczywiście żartuję. Jezus na 47. Jeszcze odpiszę tutaj na wiadomości na telefonie, na Messengerze, prywatne. I zabieram się za ogarnienie domku, włączę kominek, żeby ładnie pachniało i później będzie troszeczkę więcej wolnego. Zobaczę, co tu może wykombinować na obiad, bo wczoraj zostało nam troszeczkę mięska, które robiłam pierś z kurczaka, z pomidorkami, z serkiem żółtym, z łyżeczką majonezu, żeby tak to scali, dodam jajko i zapiekłam w piekarniku. Mięsko wcześniej po prostu podsmażyłam troszeczkę na patelni, tylko obtaczając w mące, tak wiecie, co delikatnie po prostu, żeby szybciej się też zrobiło później w piekarniku i naprawdę uwielbiam ten obiad, jest super, fajnie smakuje i robi się go migiem po prostu. Więc tak, czeka mnie teraz sprzątanie, a wy jak pijecie kawkę oglądając albo herbatkę mój film, no to życzę smacznej kawki i herbatki. Kiedy wychodzisz na sekundę z pokoju, wracasz, a tutaj ciepłe lody są wszędzie. Stasiu! Tak jak mówiłam, czas na sprzątanie. Kurde, ale się dziwnie czuję teraz bez okularów, jak patrzę tutaj w podgląd, jakoś tak łyso. Ale dlaczego zdjęłam okulary, idę sprzątać i naprawdę dużo łatwiej mi jest sprzątać bez okularów. To na tyle. Chaotycznie, kochani, chaotycznie. Tak jak jedna z widzka ostatnio zwróciła uwagę, no trochę u mnie tak jest ostatnio. No i zobaczcie, kogo my tu mamy. Nagle dostałam telefon od pani, że Ignaś jest blady, że chyba się źle czuje, że mówi, że go brzuszek boli, że miał taki odruch wymiotny raz, jak spytała się, czy chce kanapkę, w ogóle się na nie nie ruszył. Ale on tak czasami ma w domu, mu dałam dzisiaj jajecznicę, wiedziałam, że on kanapę tak średnio, wiecie co? Zjada, miał jeszcze musik i miał jeszcze mleczną kanapkę. No i on po prostu nie się, i wtedy miał taki odruch wymiotny i pani powiedziała, że przyszła, bo jedno dziecko tam podobno dzień wcześniej się źle czuło, no i poszło do domu. I wiecie co, czy to nie jest ta grypa jelitowa. Ale przyszłam po Ignasia i widzę, że jest okej, nie narzeka, dobrze się czuje, więc trzymajcie mocno kciuki, żeby Ignaś dobrze się czuł, żeby się nie rozchorował. Po pierwsze, no dla jego dobra, bo jelitówka to nic nie jest fajnego. Zaraz cała rodzina by poszła. Z jelitową może nawet trafić do szpitala. Po drugie, jutro z Dawidem mamy takie wyjście, że wychodzimy gdzieś razem. Idziemy na urodziny, więc kurczę, no raz na jakiś czas wychodzimy, a tutaj by nagle taka sytuacja była, no to nie fajnie, więc mam nadzieję, że Ignasiu będzie zdrowy, że nie będzie się męczył, już się dopadł do mojego telefonu, więc chyba jest zdrowy, bo nie pokłada się, tylko wiecie co, usiadł sobie, o proszę, ja wam pokażę, tam jest trochę bałagan, bo tak wybiegłam z domu, o proszę, od razu się dopadł, więc tak. Jestem cała mokra, 25 minut od telefonu zdążyłam zadzwonić do Dawida mamy, czy bym mogła mnie podwieźć w ogóle. No ale była niestety w pracy, więc na nogach zasuwało mi 25 minut, obróciłam we dwie strony razem z ubraniem dziecka i porozmawianiem z panią, więc niezły dystans, niezły czas, Boże. Dobra, rozłączam się o ochłonę i tyle, nawet bez okularów wyszłam, tak na szybciutko. Zrobiłam sobie porządeczek w lodówce. Posegregowałam sobie plastiki, bo teraz ta segregacja jest naprawdę rozbudowana ogólnie. Wszystko, czekajcie, co to było? Wszystko osobno tak naprawdę trzeba pakować. Byłam przerażona, jak to zobaczyłam i do tej pory jestem przerażona, że aż na taką skalę. No jest do... To jest ogólnie dobre, ale żeby to wszystko tak przetrzymać w domu czy przed domem, to no nie jest fajne. Na przykład te bioodpady, jak mają miesiąc stać, co miesiąc są wywożone, no to dla mnie to też nie jest jakieś fajne, bo mogą się zbiegać różnego rodzaju, dajmy na przykład jakieś szczury czy coś, no nie wiadomo, no masakra. Więc tak, posegregowałam sobie, teraz złożę pranie, bo mam od wieczora właśnie w suszarce, jest otwarta, żeby wiecie co, nie były mokre, nie zaparowało, więc teraz mnie czeka składanie. A jeżeli chodzi o taki mały update Ignasia, bo minęła już kolejna godzina, Ignaś czuje się naprawdę dobrze, czuje się w porządku, zjadł kawałek czekoladki, więc jest super, mam nadzieję, że nie będzie chory. No nawet nie wygląda na chorego, ale bardzo dobrze, cieszę się, że pani właśnie tak zareagowała. Wyjęłam moim chłopcom klocuszki, bawią się, Ignaś zbudował wieżę. No a właśnie widzę, że Stasiek ją rozwalił. Stasio! A ja chodzę w moich łapeczkach z Pepką. Polecam, fajne, cieplutkie, wygodne. Musimy sobie troszeczkę na podwórko, ale muszę się cofnąć. Założę sobie okulary. I wzięłam chłopakom czapki. Myślałam, że jest... Czekajcie. Ojejku, no nie mogę założyć.
Myślałam, że jest cieplej, ale jednak jest trochę wiaterek. A nie chcę, żeby chłopcy się rozłożyli, więc mam dla nich czapki. Idziemy do chłopaków. Bawią się w piaskownicy. Mimo tego, że to nie jest zbytnio pogoda już na piaskownicy, ale... Jakiś wąż. Wąż, no. A no i Zara. Zara, powiem wam, że jestem bardzo zadowolona z tych butów. Są super wygodne i fajnie wyglądają. Ignaś mi zasnął, Stasiek mi wstał, a ja aparat zostawiłam oczywiście, jak byliśmy na dworze. I nie wiem, co się dzieje, Stasiek ma bardzo, bardzo zły humor. O. O. Stasiek ma chyba budy dwulatka, bo naprawdę diametralnie się jego zachowanie zmieniło. No. Niegrzecznie się staje. Miłość daje. Ignasiek już wstał, troszeczkę pospał, ciężko mi było go dobudzić, już tak powolutku go szturchałam, bo już jest prawie 17, nie no, 16, chyba 20, 30, coś takiego, nie chcę was skłamać, ale mniej więcej przed 17, ale mam te włosy z tyłu. No więc siedzieliśmy już ze Staśkiem w tym drugim pokoju, gdzie on spał, coś tam sobie robiliśmy. Teraz przyszliśmy trochę potańczyć, tak? Jak udajesz trąbkę? Jak grasz na trąbce? Pokaż tutaj wszystkim. Udajemy różne instrumenty, tak? Czekamy aż na Esce włączą nam jakąś muzyczkę i potańczymy trochę, żeby rozruszać i wymęczyć na noc, bo o 21 bym chciała, żebyś poszedł spać. Zapomniałam się pożegnać, przed chwileczką się umalowałam, troszeczkę ogarnęłam. Oczywiście jest sobota, bo wczoraj nagrywałam przez cały piątek i właśnie tak myślę, czy teraz nie pozmywać szybko i nie usiąść, nie zmontować tego filmu, ponieważ dzisiaj po pierwsze idę na te urodziny, co wam mówiłam, po drugie pewnie jutro nie będę miała ochoty i czasu montować filmu, chociaż no kto wie, ale no niedziela to zawsze jest taka bardzo spokojna, że mi się w niedzielę nic nie chce i... Tak to by się dopiero w poniedziałek pojawił, więc zobaczymy, jak się z wszystkim wyrobię. Jak coś, to będzie dzisiaj, czyli w sobotę, a jak nie, no to dopiero w poniedziałek. I mam dzisiaj makijaż tą paletką, co wam pokazywałam, czy chcecie makijaż nią. Kolejny raz wykonałam taki niebieski. Jestem ciekawa, czy będzie widać dobrze mój makijaż w tych okularkach. Jeszcze sprawdzimy przed pożegnaniem się. Okularki. O, mam opaskę i ciężko się zakłada. Zobaczymy pod ten. Widać. Jest ok. Więc dobra, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz, nawet serduszko. I co, widzimy się w kolejnym filmie. Pa!